Jokendy był sporym mężczyzną, który nie stronił od używek. Dziennie spalał paczkę papierosów, lubił alkohol, jak i eksperymentował z narkotykami. Jednak z upływem czasu zaczął martwić się o swoje zdrowie, a na początku lat 90. postanowił o siebie zadbać, przechodząc na dietę, rzucając palenie i inne używki. Jak stwierdził, zrobił to przede wszystkim dla swoich najbliższych, żony Rosemary Margaret i dwójki dzieci. Aktor był również świadom, że jego ojciec zmarł na atak serca wskutek zaniedbań zdrowotnych i jak sam przyznał w jednym z wywiadów, nie chciałby podzielić jego losu. Jednak w 1994 roku Candy udał się do Meksyku, aby nakręcić komedię Karawan, a według przyjaciółki aktora był zdenerwowany podróżą i wciąż powtarzał, że wydarzy się coś złego, co niestety się sprawdziło, a 4 marca 1994 roku aktor zmarł nagle na planie filmu, a jak się później okazało, przyczyną śmierci był zawał serca, którego tak bardzo się obawiał. A w tym odcinku to tyle. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas i słyszymy się w kolejnym.